Magister sztuki, który pracował na poczcie. Dyrygent, który gra na akordeonie. Alojzy Bombel z Teatru Roma. Łukasz Zagrobelny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dyrygent trafił na pocztę? Odwrotnie. To najpierw była poczta, a potem był dyrygent. Chodziłem do... To było technikum ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym, o specjalności eksploatacja pocztowa. Pięknie. I miałeś praktyki na poczcie. Miałem praktyki na poczcie. Jak było? To było jedno z ciekawszych doświadczeń w moim życiu. Ponieważ musiałem przejść przez wszystkie stanowiska, które znajdują się na poczcie. I było tak... Oczywiście, że tak. To było 3 godziny dziennie musiałem na to poświęcić. Miałem oczywiście zawodowy jakiś taki fartuszek, już nie pamiętam, czy jakiś taki mundurek jakiejś szarości dziwnej. No i było zabawnie, nie ukrywam. To stemplowanie było najciekawsze. Ale nie chciałeś być ani panem z okienka, nie chciałeś być Piotrem Rubikiem, chciałeś śpiewać. Zauważyła cię Elżbieta Zapędowska? Tak. Ja pamiętam, przyjechałem z taką swoją koleżanką na eliminację do koncertu debiutów w Opolu. To było w 1998 roku. Mm-hmm. I zaśpiewaliśmy jakiś duet, to było chyba może za jakiś czas, taka piosenka Zbigniewa Górnego. No nie powiem, żeby nam to dobrze wyszło. Jeszcze mało wtedy umiałem i jakoś niespecjalnie potrafiłem tam się znaleźć. Ale w komisji siedziała Elżbieta Zapędowska i porozmawiałem z nią potem przesłuchaniu. Ona powiedziała, że beznadziejnie w ogóle, że w sumie to w ogóle słabo bardzo, ale jakieś tam rokuje nadzieję i zaprosiła mnie na warsztaty, które prowadziła wtedy z Andrzejem Głowackim. To były warsztaty w Nowogardzie. No i tam tak się tam znalazłem i tak się zaczęła nasza znajomość z panią profesor Elżbietą Zapędowską. A jak się znalazłeś w chórkach Natalii Kukulskiej? A to właśnie była kontynuacja tych debiutów, bo rok później udało mi się znaleźć już w koncercie debiutów. Po raz kolejny były eliminacje i wtedy już udało mi się. No i ten występ to po prostu była jakaś masakra totalna, bo nie dość, że wybrałem sobie najtrudniejszą piosenkę. Tu u mnie tak szcześnia? Tak, Przyszli z mroku. To najtrudniejsza piosenka, jaką można sobie wybrać. Teraz po tych paru latach, kiedy już jestem na scenie, bym w życiu nie odważył się zaśpiewać, ale wtedy jestem w ogóle super. No wykonałem ją, nie zaśpiewałem, jakaś tragedia. I tak się złożyło, że koncert debiutów prowadziła Natalia Kukulska właśnie z Mietkiem Szcześniakiem. Mietek Szcześniak, pamiętam, z taką kamienną twarzą słuchał tej piosenki i tak widziałem, że chyba tak średnio mi poszło. I Natalia Kukulska też siedziała na scenie, prowadziła to wszystko. No i po jakimś czasie się do mnie odezwała, że czy nie chciałbym u niej spróbować zaśpiewać w chórkach. No i tak już tam zostałem do tej pory. Śpiewasz też w Teatrze Roma i to od 7 lat. Czego cię nauczyło te 7 lat? Tak naprawdę Teatr Roma to była dla mnie taka przyspieszona szkoła teatralna. Ja trafiając do Romy, oprócz tego, że jakieś tam miałem warunki głosowe, nie potrafiłem kompletnie nic. Nie byłem ani przygotowany choreograficznie, ani aktorsko. I tak naprawdę to, co teraz umiem, to co wydaje mi się prezentuje na scenie, to jest tylko i wyłącznie zasługa Teatru Roma i dyrektora, który tam mnie wziął pod swoje skrzydła i czegoś tam nauczył. Ale taki teatr polecam każdemu początkującemu artyście. To piękna szkoła. Bardziej jesteś aktorem, czy wokalistą, czy piosenkarzem? Występując w teatrze, w takim specyficznym przedstawieniu, jakie są musicale, trzeba być wszystkim. Trzeba i dobrze tańczyć, dobrze śpiewać, dobrze grać i te 3 czynniki muszą ze sobą współgrać. Nie potrafię się określić, czy na pewno nie jestem aktorem, nie potrafiłbym zagrać w jakimś przedstawieniu dramatycznym, bo nie potrafię takich rzeczy robić, nie mam przygotowania, trzeba naprawdę mieć kawał warsztatu. I myślę, że po części z każdym i trochę tancerzem to za dużo powiedziane, mi teraz koledzy tancerze wyśmieją. Ale tak, tańczący, śpiewający wokalista z jakimś zacięciem aktorskim. O! Pięknie powiedziane. Alojzy Bombel z Akademii Pana Kleksa, to wdzięczna rola. Wdzięczna i niewdzięczna, ponieważ to jest bardzo negatywna postać. Czarny charakter tego przedstawienia, oprócz Filipa Golarza. Niewdzięczna o tyle, ponieważ dzieci mnie bardzo nie lubią. Generalnie tam dzieciaki przychodzą na to przedstawienie. I mam taką scenę, kiedy wykradam Kleksowi szkatułkę z sekretami doktora Paichiwo. I uciekam pomiędzy krzesłami na widowni i niestety dzieciaki mi nogi podstawiają, ale nauczyłem się już tak przeskakiwać. Też bym ci podstawiła. No, nie wątpię. I nauczyłem się już przeskakiwać i jakoś udaje mi się uciec. Ale parę razy było tak, żebym się centralnie wyłożył. Dzieci
lubią dobro, nie zło. No ale na koniec Alojzy okazuje się jednak dobrą. No tak, no tak. Pan Kleks nalewa mu do głowy oleju P plus P. Już staje się dobrym, grzecznym chłopczykiem. Solowy album, czyli takie twoje marzenie, ma szansę niedługo się spełnić. Tak, tak. Ma szansę dzięki firmie, która się zainteresowała, firma Cool Music, która zainteresowała się mną. No to marzenie spełni od kiedy? Się. Od kiedy masz takie marzenie? Tak naprawdę od zawsze. A to jest chyba naturalna rzecz wokalisty, że chciałby przelać te swoje jakieś tam wewnętrzne stany emocjonalne, wyśpiewać to tam, co tam mu tam w duszy leży. Chciałby to przelać na płytę i tak naprawdę od zawsze chciałem nagrać płytę. I teraz to się zaczyna się to jakoś krystalizować i spełniać. I jaka ona będzie? Trochę popowa, trochę softrockowa, jaka? Dokładnie. Będzie to. Bardzo mi zależało na tym, żeby na płycie były przede wszystkim ładne, melodyjne piosenki, bo uważam, że niestety, jeżeli chodzi o polski rynek, to troszeczkę w tym gatunku troszeczkę kulejemy. Nie ma piosenek, które po prostu by na dłużej zostawały w głowie. Są piosenki proste, jeżeli nie powiedzieć prostackie, które są i za chwilę ich nie ma. Ja bardzo chciałbym tego uniknąć, ale na szczęście zdarza mi się pracować z Piotrkiem Siejką, który jest po prostu genialnym. To jest dla mnie geniusz, jeżeli chodzi o kompozycję takich właśnie piosenek. I mam nadzieję, że on będzie gwarancją tego, że to będą piękne piosenki z pięknymi melodiami i mam nadzieję z niebanalnymi tekstami. To nieprawda. Nie, to prawda, że singiel już jest. To w takim razie zapowiadaj, a my obejrzymy tam. Mili Państwo, zapraszam.